Dzień dobry. W dniu dzisiejszym o napędzie, w tym przypadku zdekompletowanym o łańcuch, ale nie jest to jakoś bardzo kluczowe, bo jak widzicie na samej kasecie zębatek, czy na zębatce przedniej tutaj na obudowie silnika, ma on pewien biały nalot i bynajmniej nie jest to utlenione aluminium, tylko właśnie temat dzisiejszego odcinka. Zaczynajmy! No, chemicznie nie jestem alfą i omegą, i w tych tematach, jaki dokładnie smar chemicznie do waszego stylu jazdy i warunków, w jakich się poruszacie, dobrać, raczej wolałbym uniknąć tego tematu. Ale jedno wiem na pewno: jakikolwiek smar by nie był i jakiego byście nie użyli, będzie miał sens tylko wtedy, jeśli nałożymy go prawidłowo. Pierwszą rzeczą, którą wiem na pewno, to nakładanie smaru w ten sposób, jak tutaj, czyli sprayem. Mija się z celem. Mamy tutaj smar motulowską C2. O czym poinformował mnie klient. Używa takiego smaru, bo nie wiem, może jeździł na motorze, a może ktoś mu doradził, a może przeczytał na internecie, że jest to smar w sprayu do napędów. Na stronie producenta można się doczytać, że jest to do napędów drogowych. Czyli mocno lepki. Tutaj strach się dotykać, żeby się człowiek nie przylepił. No motocyklowych, w ogóle... Ani nie na te warunki, w jakich użytkowany jest ten rower, ani nie do roweru, no po prostu inne charakterystyki tych smarów. Ale druga rzecz, która bardzo powinna Was zainteresować, to to, że po próbie zmycia tego ten smar zbielał i nawet nie chodzi o to, że zbielał, ale bardzo ładnie wychodzi na jaw: no bo on wyjściowo jest niewidoczny dla użytkownika, bo jest przezroczysty, wychodzi na jaw, gdzie on w ogóle się pojawił. Pomijam to, że tu cała obudowa jest biała i wygląda to średnio. I nawet nie to szczególnie nas interesuje. To, że tutaj ten smar jest na oponie, to, to jest i tak mały problem. Gdzieś tu ślady, bo to zbielało wszystko na obręczy. No to patrzcie, co dzieje się tu. Cała przerzutka upaprana tym, już próbowaliśmy to zmyć. Owszem, cała kaseta tym upaprana. Cała piasta tym upaprana. Tutaj jak się przypatrzymy calutki zacisk a co za tym idzie wszystkie szprychy no i ten cały smar siedzi też na tarczy a co za tym idzie wpływa to negatywnie na jakość hamowania dlatego smary w sprayu moim osobistym zdaniem nawet te dedykowane do segmentu rowerowego nie są w ogóle jakimkolwiek wyjściem powiedz mi coś o tej tarczy z tego elektryka a co chcesz wiedzieć człowieku nie łapie jej oczywiście goła ręka Ej, Albeski tu no. Klei się nieźle. Ty, ale ja tak żartowałem sobie, że lepiej nie dotykać, bo się przyklei, nie. Ale nie będę też doktoryzował się nad tematem, jaki dokładnie smart do łańcucha dobrać. Ten już typowo rowerowy, bo na rynku jest ich bardzo, bardzo dużo różnych marek. Każda marka ma swoje propozycje na mokre, wszelakie suche wszelakie. Suche, mokre i na trudne, i na zapylone. No, i są klasyki jak Rolow, i jest Momum, i wiele, wiele innych, których tu nie pokazuję. To nie ma znaczenia. Jaki dokładnie wybrać, nie będę się doktoryzował, bo też nie będę wam tutaj wkładał do głowy jakiejś e, ideologii w stylu, skoro łańcuch od tej strony styka się z zębatkami, to powinniśmy smarować i nakładać te kropelki od tej strony. Bo jak zrobimy to od tej zewnętrznej. Um, to tak nie powinno być. No nie będziemy się nad takimi rzeczami rozwodzić, a skorzystam z kawałka łańcucha, bo myślę, że tak samo jak nie ma sensu, żebym wam mówił, który jest lepszy, który wam się sprawdzi, no podobnie jakby nie było sensu, jakbym wam mówił, co macie jeść, nie? Każdemu się sprawdzi co innego. Bardzo jest to kwestia indywidualna, może rzeczywiście jeździcie tylko po suchych ścieżkach, i tam przyda Wam się smar, który na te suche warunki będzie wystarczający i będzie cenowo troszkę niższy od smaru, który będzie gęsty, dużo cięższy do zmycia, jeśli go zapapramy. Ale odporny na warunki mokre, bo może z kolei jeździcie po prostu na deszczach, nie przejmujecie się, bo to jest Wasz sprzęt do dojazdu do pracy. Rozumiecie ideę. Każdy ma swoje gusta. Smary typowo rowerowe to już będzie genialny. Bardzo dobry krok we właściwą stronę. A teraz pytanie: co z tym smarowaniem? Bo, skoro nie w sprayu, tylko jak widzicie, każdy proponowany przeze mnie smar, to coś z dzióbkiem, z którego nakładamy sobie w ten sposób po jednej kropelce na każde ogniwo. Nakładamy po jednej małej kropelce i dajemy temu smarowi czas. Po co ten czas jest potrzebny, już Wam pokazuję. To jest kawałek łańcucha, nie jakiegoś szczególnego, troszkę szerszego, żebyście to dobrze widzieli, którego rozbroję na parę kawałków. Zobaczycie, jak przeciętny łańcuch jest zbudowany i mamy wygnieciony pin, przez co te dwie wewnętrzne blaszki, trzymające te kółeczka, nie będę tutaj próbował jakiejś nomenklatury specjalistycznej wprowadzać, najprościej jak się da jedna blacha. Kółeczko, kółeczko, druga blacha, no i po zewnętrznej blachy. No a wiadomo, to wszystko przeszywają na wskroś te piny. I ponownie, i ponownie, i ponownie, aż domkniemy cały łańcuch. Ja sobie tu jeszcze rozepnę jeden kawałeczek i mamy. Jedno zewnętrzne ogniwo z pinami, które zostały, drugie zewnętrzne ogniwo, no które już bez pinów, no i ciąg dalszy łańcucha. No i już wam tłumaczę, co z czego tu wynika. Te piny siedzą w miarę ciasno w tych zewnętrznych blaszkach, no to logiczne, no te piny lepiej, żeby nie wypadały. Natomiast blaszki te wewnętrzne, jak sobie je wbijemy na miejsce i będą tutaj po tej wewnętrznej stronie, no to jak widzicie... Ona nie stawia żadnego oporu, leciutko siedzi na swoim miejscu. I jak przypatrzycie się, każda z nich, każde z tych wewnętrznych ogniwek ma taką specjalną wypusteczkę, żeby trzymać, powiedzmy, niech będzie ta rolka, pierścień właśnie ją. Dzięki czemu ona siedzi na swoim miejscu. I smar, który aplikujecie w tej postaci on nie jest potrzebny wam po zewnętrznej stronie on w ogóle nie jest potrzebny wam na zębatkach. Ten smar przydaje się tutaj właśnie wewnątrz łańcucha, gdzie największe tarcie zachodzi między pinem a blaszkami, no i między samą rolką na no tymi wypustkami w blaszkach. Tutaj hmm, wiadomo, że tarcie między pinem a tym zachodzi, gdy się łańcuch gdzieś tam przegina. Na no rolka trze o te wypustki w momencie, gdy łańcuch jest przytrzymywany przez kasetę, zębatkę lub kółeczka. gdy ta roleczka dotknie zębatki, przestaje się względem niej kręcić, a sam łańcuch wykonuje ruch. Co oznacza, że wtedy przytrzymywana rolka, no właściwie to łańcuch obraca się wokół niej, ale to taka trochę, no nieważne. Jeśli to macie przed oczami, jesteście w stanie sobie to wyobrazić, to już dla Was wszystko jest jasne, dlaczego smarowanie po tej czy po tej stronie nie ma szczególnie większego znaczenia. Dlatego że ta rolka. Mimo iż teraz jest w tej pozycji, to dokładnie ta sama rolka po przekręceniu się przez ten cały mechanizm zostanie całkowicie zaobracana i naprawdę nie ma większego znaczenia, czy posmarujecie od góry czy od dołu. Chodzi przede wszystkim o to, żeby dać czas temu smarowi, którykolwiek z nich nie wybierzecie, na wniknięcie poprzez takie pełznięcie napięciem powierzchniowym, nie znam się na tym, nie wiem o czym mówię, ale chodzi o to, żeby ten smar miał czas wniknąć głęboko do środka i nasmarować przede wszystkim te piny, i od środka te roleczki. Z tego też powodu że jak wspomniałem i jestem w tym konsekwentny, naprawdę ten smar nie jest potrzebny na waszych zębatkach, gdy już nasmarowaliśmy tak jak tutaj. Przekręciliśmy kilka obrotów tym napędem, albo nawet przejechaliśmy, no niech będzie, te nie wiem, parę set metrów, żeby rozruszać to i żeby poruszały się te rolki i rozprowadził się ten smar w środku, na pinach, na rolkach, to potem Nieodłączną częścią smarowania jest wycieranie nadmiaru smaru, bo przecież gdy już ten smar jest w środku w rolce na pinie, to ten z zewnątrz, który mamy tutaj na rolce, na kasecie, na zębatce jest nam zupełnie niepotrzebny. Dlatego w sytuacji, gdy już mamy nasmarowane, ten smar się rozszedł Łapiemy sobie łańcuch no nie niego ręką, tylko przez jakąś szmatkę, coś, co zbierze ten nadmiar smaru, kręcimy, zbieramy nadmiar smaru, aż szmatka jest w miarę, wiadomo, szkoda czasu, żeby to czyścić do cna, ale zbieramy ten nadmiar smaru i nie musimy wtedy używać jakiegoś rozpuszczalnika czy coś, bo nie chcemy, żeby rozrzedził i wniknął wewnątrz do środka na te piny, rolki, rozrzedzał tam smar. Tylko my suchym czyściwem, na przykład bewełnianym, zbieramy nadmiar smaru z wierzchu, żeby ten smar jakikolwiek by tu nie był, na suche warunki, ten antystatyczny jakikolwiek, nie akumulował zabrudzeń, które będą na wierzchu zbierać, no niejako pastę ścierną na nasz napęd. No bo czy to będzie kurz, piasek, błoto, cokolwiek by tu się na wierzchu nie znalazło i przykleiło do tego smaru, no który... Mam nadzieję, że wyczyścicie i nie będziecie mieć takiego problemu. To naprawdę wpływa negatywnie na zużycie napędu. Więc, jeśli sobie to wyczyścimy i ten brud nie będzie się miał do czego kleić, no to już sami rozumiecie, dbacie całkiem rozsądnie o żywotność waszego napędu. No a przecież im więcej biegów, tym ta żywotność się skraca, no bo te napędy są cieńsze, bardziej filigranowe, narażone na szybsze zużycie. Więc tyle na dziś. Mam nadzieję, że teraz wy. Może nie wiecie, jakiego dokładnie, bo to jest kwestia wielu sezonów, żeby wyczuć, który smar najlepiej się dla Was sprawdza, ale wiecie, bez względu na to, co wybierzecie, jak nim smarować. I tak sobie myślę, że najważniejsze, wiecie, po co się to robi. Nie po to, żeby łańcuch był z wierzchu błyszczący i nasmalcowany, wręcz, a żeby po prostu dostarczyć. Tego korzystnego, pozytywnie wpływającego na pracę, medium, które no, zmniejszy tarcie pomiędzy wszystkimi wewnętrznymi elementami łańcucha. No, chyba że z czymś, co powiedziałem, się nie zgadzacie, to konstruktywnie skrytykujcie to w komentarzach, na tego weczekam. Tyle z mojej strony na dziś. Cześć!